W październiku 2021 roku rozpoczęły się prace dotyczące modernizacji regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych w Korzyścienku. Dzisiaj prace są już na ukończeniu. W tej chwili trwają testy. Nowa instalacja jest nowoczesna i ekologiczna. W dużej hali, której wielkość można przyrównać do boiska piłkarskiego, znajduje się cała linia technologiczna, którą mogliśmy dzisiaj obejrzeć. Na początku znajduje się rozrywarka worków. Następnie kabinę preselekcji, gdzie ludzie będą wyciągali takie towary, które będą wielkogabarytowe, to znaczy albo szkło, które mogłyby zakłócić cały proces później sortowania. Następnie mamy sito ogromne. Sito będzie nam rozdzielało frakcje odpadów na generalnie odpady na trzy frakcje. Nadsitowa, taka średnia i podsitowa. Następnie frakcja, która nas najbardziej będzie interesowała, to będzie ta frakcja średnia. I ta frakcja średnia będzie poddawana procesom automatycznego sortowania. Będziemy mogli sobie ustalić proces i ustawić wszystkie maszyny na konkretny surowiec, który będziemy chcieli odzyskać. Dzięki nowej instalacji w Korzyścienku, jak mówi Jacek Kurzaj, będzie można przede wszystkim realizować poziomy odzysku. W związku z tym nie będziemy płacić kar. Będziemy lepsi dla środowiska i oczywiście postaramy się zachować niskie koszty. To jedna z największych inwestycji tego roku. Koszt modernizacji regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych wyniósł ponad 51 milionów złotych brutto. Z czego Urząd Miasta przekazał nam 20 milionów. Środki unijne z Urzędu Marszałkowskiego, z RPO ponad 13 milionów i resztę środki własne spółki. Dobrze, kiedy już tak będzie to pracowało na 100%? Już będzie gotowe faktycznie? Bo już tu widzieliśmy, śmieci są przywożone. Tak jest, czyli praktycznie zaczynamy testy, czekamy na decyzje i w zasadzie dopiero te decyzje pozwolą nam faktycznie prawnie funkcjonować, czyli przypuszczamy, że w te wakacje już rozpoczniemy pracę. W hali o wielkości ponad 3000 metrów kwadratowych znajdują się nowoczesne urządzenia. Jeszcze długa droga przed nami, to znaczy te pierwsze rozruchy dopiero pokażą w praniu tak naprawdę z czym to się je, bo dzisiaj to właśnie najwięcej to mamy wiedzy teoretycznej, natomiast wiadomo jest, że praktyka pokaże tak naprawdę z czym to się je. No jedno można stwierdzić na pewno, smrodu nie czuć. Tak jest, tak jest. To jest kolejny efekt oczywiście, czyli całe śmieci będą rozładowywane w hali zamkniętej, w związku z tym ta uciążliwość na pewno minie. Akurat jesteśmy tutaj przy instalacji odpylania. Za mną stoi filtr do dezodoryzacji, tak więc no to właśnie powoduje, że jednak te zapachy będą na pewno ograniczone w dużym stopniu. Na terenie regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych w Korzyścienku Zieleń planuje także dobudować kilka mobilnych boksów z tak zwanych monobloków. W zależności od naszych potrzeb, to znaczy no jeżeli będziemy potrzebowali kolejnego jakiegoś miejsca magazynowania, no to właśnie z tych bloków będziemy robić takie miejsca, żeby jak najwięcej surowców, powiedzmy, czy rozdzielić materiałów na konkretne frakcje. Po uzyskaniu wszystkich niezbędnych decyzji prace na nowej instalacji w Korzyścienku powinny ruszyć w wakacje.